mówi Pismo Święte, że Słowo Boże jest ustanowione na niebiosach. Jest fundamentem, jest autorytetem. Tak jak, słuchajcie, ludzie mają problem, czy dziesięciny i ofiary są od Boga, czy mamy je płacić, czy nie. Ale pomyślcie, taką myśl Bóg mi dał tydzień temu gdzieś. Jeżeli Bóg ma królestwo, no nie, to każdy król zbiera podatki. No nie jest tak, czy nie? To jeżeli ty jesteś w Królestwie Bożym jako osoba wierząca, to czy uważasz, że nie będziesz płacić podatków? Ale powiem jeszcze inną rzecz, że szatan nic nie stworzył na tej ziemi. Te królestwa, które są odciągnięte od Boga przez szatana, oni mają ten sam system, który był w niebie, dlatego że szatan zastosował system, który widział Boga i ten system operuje tutaj na ziemi. Tylko że w Królestwie Bożym mi aniołowie i ci, którzy tam są, współpracują ze sobą, są uprzejmi, mają pokój, mają miłość i budują wszystko szybko, fajnie, a w Królestwie Diabła są przeciwko sobie. Jeden drugiego krada, oszukuje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Bóg mówi nam, że nie bądźcie z tych, z tego Królestwa. Czyńcie to, co dobre, żeby nikt was nie podważył tego, co tego, no nie? Czyli zobaczcie, Królestwo musi mieć podatki, żeby się rozbudowywać i tak dalej. No i widzicie, jeżeli jesteś w królestwie jakimś i nie płacisz podatków, jak jesteś wierzącą osobą w Królestwie Boga i nie płacisz podatków, będziesz miał problemy. Na pewno będziesz miał problemy, bo gdzieś tam zapłacisz karę, na pewno zapłacisz karę. Nie ma takiego królestwa, gdzie nie zapłacisz podatków, nie oddasz tego, co się należy Bogu. To, co cesarzowi masz oddać tutaj, bo jesteś w królestwie jakimś tutaj na ziemi, ale to, co masz Bogu oddać, też masz oddać, dlatego że ty jesteś powołany i Bóg cię włożył do królestwa swego. I nie ma czegoś takiego, że ty nie dajesz dziesięcin, nie dajesz ofiar, dlatego że w tym momencie czeka na ciebie więcej. Ale do zapłacenia. Wcześniej czy później. Musisz zapłacić karę. Musisz. Dlatego